Nie robiliśmy kiedyś czegoś podobnego? Ale tu nie można wpisać państwa na N, więc oszukany ten quiz. Bo jak wpiszę, to się pożegnam z wami. Wiecie o tym. Spartiatics! Yeah, boy! Można, bo to państwo? Nie, bo jak ja to wpiszę, to czat będzie cały czas spamował tym, że niby, żeby mi pomóc. Wiesz, o co mi chodzi? Ale po co ty mi wysyłasz jakieś definicje z Wikipedii? Co mnie to interesuje? Dobra, widzowie, a ile czasu na to jest? Dobra, zróbmy. 12 minut na easy, ok? Patrzcie to. Czekaj, źle. Muzykę trzeba dobrać do takiego quizu. Bardzo energiczna, żeby pobudzić szare komórki. To mi pomoże wpisać wszystkie 200 krajów. 30 milionów wyświetleń. Daj mi się skupić. Daj mi się skupić na tym. Dobra, lecimy. Albania. Polska. O kurde. Etiopia. Afryk... Nie, poczekaj. Państwa. Czekaj, zagłoście, on mi krzyczy do tego ucha i tylko o tej Albanii myślę. Nie mogę się skupić, a czas leci. Ja pierdzielę, pieprzona Albania. Znaczy ten, piosenka oczywiście. Dobra, da RPA. Dobrze, ty nawet nie trzeba enter klikać. Australia, ty to jest państwo. Dobrze, Litwa, Łotwa, Estonia, Norwegia, Szwecja. Dobra, widzowie, co to jest za... A! Ty, jak się pisze Chile? A, ale wiedziałem. Rozumiem, że masz wykupione prawa Sony ActX. Słuchaj, a czy w Albanii jest coś takiego jak prawa autorskie? Stoi na ulicy kurwa z parasolem i ma bardzo niewyraźną znajomą twarz. Prowadzi nas po krętych schodach. Daj mi się skupić! Uczyć kurwy szybko hymnu Albanii, niech żyje gangi. Jak się pisze Tajlandia? Skakują na rurki odegrać najlepszą ze swoich. Dobrze pisałem i mi nie zaliczyło. Dobrze idzie. Prawie cały świat się świeci. Jakie to są... Dobrze. Jakie to są kraje? Jakie to są w dupę kraje tam? Dobra, zamknij już i popuść. Daj mi się teraz kupić. Już mam, już powiem. Albanii już pisałem. Co to jest w dupę ten kraj? Co to jest? Widzicie? A, widzicie wszystko. Ty, Madagaskar to jest kraj? Tak. O kurde. Iran. Izrael. Palestyna. Palestyna. Co to w dupę? Nie ma takiego kraju? Palestin. Palestina. Nie ma czegoś takiego? Nie mam. Nie ma kraju Palestyna? No jak? Jak w dupę? Czekaj. Co to jest za kraj? Hiszpania. Co to był za kraj obok Hiszpanii? No nie, to nie chodziło mi o to, ale inny. Ale ten mi się akurat przypomniał, bo to było na podobną literę. Chile? Chorwacja? Czekaj. Hiszpania. Portugalia. Portugalia. Co to jest za kraj tam? Finlandia. Dania. Islandia. Wielka. Irlandia. Ja pierdzie... Ukraina! A co jest nad Ukrainą? Białoruś! Dobrze, idzie. Włochy! Co to są za kraje tam? Czekaj, Rumunia. Bułgaria. Czechy. Słowacja. Słowenia. Były takie kraje. Holandia? Ty, co to jest pod Holandią, taki mały kraj? Belgia! Dobrze. Austria. Austria i Węgry.
Specjalnie nie patrzę na czat, widzowie, za bardzo. Żeby nie sugerować się. Ty, tu jest Egipt? To co to jest tu? Tunezja? To co to jest to? Ty, Mongolia. Dobra. Co tam było? Ty, był taki kraj. Co, że taniej niż w Chinach robią buty. Znaczy te, co ja pieprzę, nic tam nie robią. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Luj, Wietnam. Korea. I... Ty, co źle napisałem? Nie, widzowie. Serio miss click to był na klawiaturze. Bo ja przypadkiem alt kliknąłem na U i mi się U z kreską. Serio, w dupę, naprawdę. Nie wiem, klawiatura do wymiany, bo już ma parę lat. Pieprzona, serio, klawiatura dla widza wymieniana jutro. Dobra, co to jest to? Mongoły, Chiny, a co to jest to? Nie mam pojęcia, serio. Japonia jest tu, dobra. Co to jest? A to co to jest? I to? I to? Dobra. Ratujmy się. Jezus. Nie ma takiego kraju? Dziwna sytuacja. Monako. Dobra. Dej, serio, był taki kraj, jak powiedziałem. A, już go wpisałem. A, rzeczywiście. Rzeczywiście. Ty, Wybrzeże Kości Słoniowej to jest kraj? Nie wiem. Ja, Kuba. Tak? Chyba nie. Dobra, poczekajcie, mam jeszcze 4 minuty. Papuś już nie pomoże nawet. Co to jest za wielki kraj? Chiny? Ty, Bangladesz! Jest! Tam robili taniej! Pamiętałem! Dobra, wpisywałem Iran i jeszcze ten drugi kraj na I. Nie. Irak? A Irak! Ja Iran, Irak. Jeszcze ten, co Demons pochodzi. Liban. Dobrze. Dzięki Demons, że jesteś. Singapur wpisywałem. Malezja. Chyba... Znowu misklik, ja pieprzę. Dobra. Chyba więcej już nie pamiętam. W Afryce to ja nic nie wiem. Tajlandia wpisywałem. Te małe kraje tutaj, co to jest? Słowenia wpisałem już. Urugwaj, Paragwaj. Nie wiem nic już chyba. Co to jest to? Albo to? To jakie wielkie? Ty! A! Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak! Ez. Dobra. Nie wiem, co jeszcze może być, serio. Za głupi jestem na takie quizy. A tutaj te małe? Co to jest w dupę? Czekaj, tu muszę wiedzieć. Brazylia to jest? Tak. To jest Brazylia. Co to jest to? Tu jest Chile, Argentyna. To wszystko mam. Paragwaj, Urugwaj też wpisałem. Wenezuela, Kolumbia. Co to są za kraje? Egipt wpisałem. Nigeria wpisałem i to drugie też.
Etiopia wpisałem. Ja pierdzielę, ile tych krajów w Afryce jest, ty? Po co tyle tych krajów? W Europie jest mniej. Ja pierdzielę. Kurde, za dużo tego. Potem takie quizy są trudne, bo nie wiem, co się wpisuje. Ty, Macedonia. S! 74, dobra. Grecja! Ja pierdzielę, Macedonia i Grecja. Turcję wpisałem. Chyba tyle. Pakistan? Wpisywałem. To jest Pakistan. Ty, Uzbekistan. Dobrze. Chyba tyle dla widza. Tunezję wpisałem. Tu jest. Ale nie patrzę na czat. Poczekajcie, zaraz widzicie mnie wyzywać, że nie wpisałem najprostszych. Dajcie chwilę jeszcze. Ty! Liechtenstein. Stein. Stein. Tak! Boże, udało się! Ja pierwszy, nie wiem, co to jest za kraj. Taki wielki, ty, ja go nie kojarzę. To? Nie wiem, co to jest. Kartagina? Nie wiem, oglądałem tylko film. 40%. A Watykanu nie wpisałem, zapomniałem o tym. Dobra, ty, w dupie to mam. Andora, Bośnia, Czarnogóra, Libia, przecież ja wpisywałem. A nie, ja wpisywałem Liban. Algeria, Malia, Czad! Nie, to są kraje, których i tak bym nie pamiętał. A to Peru! Ja... Ekwador! Ja pierdzielę, jaki ja głupi! No, europejskie prawie wszystkie wiedziałem. Więc chyba git. Trzech nie wiedziałem z Europy. A ile wy mieliście w takim quizie? Dobrze, że popka puściłem, bo Albanii bym nawet nie wpisał tak to. Ale tego nie wiedziałem. A, to jest Arabia! Ja pierdzielę! Co to jest takie wielkie? Co ty pieprzysz? Somalia. Dobra, ale nie, no bo jakby nie ma to tamto dla widza, ale przecież Afryki to po co to? Znaczy, wiesz o co mi... ale po co? Po co? Po co? Przecież tam za 2 lata i tak będą inne kraje już. Żeby nie było nic, ale pewnie tak będzie, nie? Co mikro? Co jest źle z mikro? Trzeba było nie uciekać z czego? Ty myślisz, że w jakiejkolwiek szkole nauczyłbym się całej Afryki na pamięć? Poza tym ja do podstawówki chodziłem 10 lat temu. 10 lat temu Afryka wyglądała zupełnie inaczej. Co ty pieprzysz? W Afryce wtedy było 30 państw, teraz jest 50 parę. To co ty mi mówisz, że... Co ja się miałem nauczyć? Co ty pieprzysz? Teraz jak chodzisz do podstawki i się uczysz województw, to pewnie jak skończysz, to i tak już będą inne w Polsce. A co dopiero w Afryce? Co ty pieprzysz w ogóle? Co ja się tam bym nauczył? Średni wynik 106. Ja pierdzie. Ta, 106, jak chłopy lecą na drugim... Ta, pieprzone tryhardy na tej gówno stronie! Siedzą pewnie ze starym i starym w notesie, w atlasie sprawdza nazwy państw, frajer głupi. Ty 106 średni. Ja pieprz, jakie tryhardy na tych gówno stronach, ty. O, strona tylko dla inteligentnych, muszę być jak średnia. Spieprzony jesteś, wypieprzaj mi z tą stroną. Gówno, a nie stronka. Oglądamy. Miałaś się zrelaksować i czułaś się jak w kotle do gotowania ziemniaków. Blank Beats Production. Husaria!